Ekwatora! Ty jesteś chory! Nie zrobię tego! O, jak padła! Mordo, mordo, jeszcze przed startem odcinka oczywiście nie zapomnij o subskrypcji tego kanału. Kliknij w ten czerwony przycisk subskrybuj, następnie w dzwoneczek, który obok niego jest, żeby nic nie przegapić. To jest mega ważne. Mam nadzieję, że to zrobisz. A teraz zapraszam do oglądania. Ale siemano, kolano, tutaj Wojano i Paliano! Ja, ej, to jest kamera. To jest kamera, a ja nie pamiętam, jak wygląda kamera. Ludzie, dzisiaj będzie bardzo głupi odcinek, ponieważ cokolwiek trzymasz w ręce, musisz wrzucić do basenu, który znajduje się. No chodź, zaprowadzę was, patrzcie na to, patrzcie na to. Tutaj mamy basen cały wypełniony wodą, spójrzcie. Pełno wody. Prawie. Prawie, no troszeczkę tutaj brakuje w tym basenie. O, zbawienie. Olśniło, paliona. Potęga słońca. Ale. I słuchajcie, na przykład jeżeli będziesz trzymać, powiedzmy, nie wiem, ja w tym momencie trzymam kawałek choinki, widzicie? Kawałek choinki trzymam. Jeżeli ty mnie na tym po prostu zauważysz, że trzymam to, będziesz powiedzieć. Wrzuć. Koniec. Koniec. Na tym polega, na tym polega. Trzymam. Teraz wrzuć to. Musisz to wrzucić. Dawaj. Szypał. Dawaj. Szypał, stary. Mogę to wyłowić? Powiedz, że tak. Nie możesz. Nie, bo to odpłynie. To aż tak zostaje do końca odcinka, stary. To odpłynie daleko. To już tak musi zostać. Skaczę. No, więc moi drodzy, sami widzicie, będzie hardkorowo, więc oglądajcie ten odcinek do samego końca. Palion chyba nie jest zbyt zadowolony z tego, co się tutaj wydarzyło. Ratuję sytuację. Ej, ale jeżeli ja teraz trzymam kamerę, też będę musiał wrzucić kamerę tam. Wrzuć kamerę tam. Nie, to się nie liczy, bo nie mógłbym nagrać tego odcinka, więc odpada. O kurde. Ty wyciągnąłeś to. On żyje? Sztuczne oddychanie mu zrób, sztuczne oddychanie. Dawaj. To bardziej tak powinno się robić, ale okej. Nie uratowany, on sobie musi tak odsapnąć. Dajmy mu trochę czasu, no. Więc myślę, że wiecie, o co chodzi. No, my tak sobie teraz pójdziemy robić swoje rzeczy i po prostu kto kogo przyłapie na tym, co trzyma w ręce, będzie musiała ta osoba wrzucić tą rzecz do basenu. Nie masz szans, bo ja dzisiaj stracisz dużo pieniędzy. Nie, spokojnie. Ja mam wszystko zaplanowane, spokojnie. Oglądajcie do końca. Moi najdrożsi, zasłuchajcie teraz, bo minął godzina od wstępu do tego filmu i w końcu ktoś musi zrobić pierwszy krok. Idziemy na dół. Mam nadzieję, że Wojtek coś tam robi. Zobaczymy, co musi mieć. Nawet jak ma telefon w łapie, to... Wojan, co robisz? Nie, co? Co jesz? Banana. Wrzuć tego. Wrzuć go. No kurde, ty cwaniaku. Nie dokończyłem. Nie ma. Chodź. No. Chodź ze mną. Ale mogę chociaż dokończyć? Światłość. Mogę chociaż dokończyć? Halo? Nie. No jak ty? Chociaż gryza. Nie. No nie. Nie ma robienia masy. Potas będzie jedzony potem. Chodź. No ja sobie mówię, zjem se bananika. Chodź. Nie potrzeba. Teraz idziemy do baseniku. Wojtek, wrzucisz go. Oczywiście potem go będziesz wławiał, bo ja nie mam zamiaru, ale... No i popatrz, piękny dzień, słoneczny, Wojtek, lepiej, tu możesz sobie na te schodki wrzucić, będzie łatwiej go wyjąć. Możesz go nawet sobie dalej jeść, nie ma mogę problemu. Jeszcze jeść? Mogę, może. Muszę szybko dojeść. No, nie ma problemu, no, dobra. Tam? Przecież będziesz musiał wejść do wody, jak tego wyjmiesz? Dobrze, jest takie magiczne sitko tam, o. Przyjąłem go, już pierwsza rzecz jest, więc no co, zrobiłem. Nie, no wygrywam. Lepiej uważaj. Trzymasz, bo... co to trzymasz? Trzymasz siebie, musisz siebie wrzucić. Trzymam to. No póki tego nie wrzucisz, nie możesz tego oddotknąć. Nie możesz tego oddotknąć. Wrzucamy, no nie mogę. Nadaje się banan do zjedzenia? Moim zdaniem można będzie jeszcze go chyba zjeść, co nie? No, nie ma problemu, jak jesteś głodny. Jak ja mogę teraz złowić, stary? Mam takie siteńko. Siteńko mam tutaj, w tym miejscu. Weź sobie te siteńko. Tutaj. O, ja ci ponię, jakie profesjonalne, idealnie do łowienia. Dobra, banana! Wyłów sobie bananka i możesz go konsumować banana. Dalej. Banana, no i to ja rozumiem, hopie. Podchodzisz, tak? Robisz. Tak. I co, i go fuj!
I co, zjesz go tak? Nie. Jaki syf. O nie, co ja sobie... Ale żeś trafił do... O, shit. Nie, no daj spokój. Nie, dobra, no do zjedzenia. Zjedzenia? No. O! W sumie nie jest ten. Szapnij go, szapnij go. Szapnąć go? No. Nie, no nie szapnę go. Czemu nie? Aaaa, zrobisz to! To jest, ale to jest challenge, no! Nie, to jest... To nie na takie filmy, to jest ohydne! No nie, no proszę nie. Cię, polisz! Nie będę widzą, jeżeli widzowie teraz jedzą coś, to po prostu nie chcę im robić się... po prostu, wiecie, niedobrze. Zgadzam się. Okej? Okay? Ten dzwonek rozpocznie kolejny debiut. Czas się odegrać, moi drodzy, teraz przyszła pora na mnie. Więc Palion, uważaj, cokolwiek teraz robisz. A nie wiem, co dokładnie Palion może teraz robić, ale cokolwiek robi i na czymkolwiek trzyma swoje ręce, czy to będzie telefon, celuję w telefon, mam nadzieję, że to będzie telefon, to będzie musiał wrzucić tą rzecz do basenu. Ale się będzie działo, dobra, ja idę. Jestem już przygotowany normalnie, bason tam stoi. Normalnie, cały czas stoi. Nie leży i idziemy teraz do Palionita. Będę musiał powoli trochę ciszej mówić, ale powiem wam tak. Z tym bananem to mnie Palion zdenerwował, ponieważ ja miałem ochotę na banana. Chciałem sobie go zjeść, a on coś takiego zrobił. O no, 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 no. To tego mu nie wybaczymy. Mam nadzieję, że trafi mu się coś znacznie gorszego. Stop, wrzuć do basenu to, co trzymasz w ręce. Nie. Tak. Ale powaliło cię. Tak, musisz. Ja, ekwatora. Ty jesteś chory! Twoja klawiatura! Trzymałeś to! Trzymałeś, będziesz musiał ją wrzucić do basenu! Ja nie, ale to jest przesada! Stary, jak myślisz, że będzie... A czekaj, że pokaż, jaka ładna, normalnie! Świecące klawiszki! Wow! No jak myślisz, będzie ci szkoda, czy nie? Poza nagraniem, czekaj. Odkupisz mi? No, już niestety świecić już nie świeci, bo ją odłączyłeś. No, czemu ja się zgodziłem na ten odcinek? No, powiem ci tak. Widzowie prosili. Wojan Team! Wojan Team! Wojan Team! Plecaczki na wojanshop.pl, jeżeli chcecie. No, ale teraz przyszła, no, nie ma, nie ma. Ale to jest najbardziej przykro, że czego nie zrobię. A czajecie, że my mieliśmy akurat grać sobie dzisiaj w CS-a? Nie wiem dokładnie, jak to zrobimy. Chyba trzeba będzie do sklepu pojechać, kupić jakąś nową klawiaturę dla Palionita. No, ale tym to już będzie Palion się martwił, co nie? Ona przeżyje. Ej, no właśnie, bo może przeżyć, kto wie. Może jest wodoodporna jakoś. A mogę coś z nią zrobić przed wrzuceniem? Nie możesz, nie, nie możesz je w żaden, w jakikolwiek sposób owinąć czymś. Nic nie mogę. Nie. Nie mogę. Nie, ale powiem ci tak, czekaj, słuchaj, bardzo się cieszę, że trafiło ci się coś gorszego niż bananito. Bo muszę przyznać, no... Nie zrobię tego. Zdenerwowałeś mnie z tym bananem, że musiałem go wrzucić, zdenerwowałeś, więc... Ale banan kosztuje... Nie, 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 to był... inny banan. Nie zrobię tego, ja to jest mój brat. To jest twój brat? To są moje odciski palców. Ona już jest więcej warta. Ona... No musisz to zrobić, stary. Ale ona ma diamenty w sobie, ja ci mogę oddać. Diamenty w sobie, tak. Ona jest więcej warta, niż się wydaje. No już ją tutaj przyczołgałeś, to teraz jedyne, co pozostaje. Widzisz te zakończenia? O nie widzę. Nie widzisz? Nie widzę. Diamentową szliferką było szlifowane. Stary, ale wyczuć gdzieś tam głęboko, żeby spadło naprawdę najwyższej mocno. Najwyższej jakości plastik. A ty mi takie rzeczy. Ja nie kupię takiej samej, nie kupię takiej samej, bo to jest tak jak masz kota i kupujesz nowego kota, on nigdy już nie jest taki sam. No stary, czy ta klawiatura, no, tak się przywiązałeś do niej? Ej, dobra, challenge, ale ja jak przerzucę, jak to klawiatura przeleci na drugą stronę basenu, to mogę sobie ją zatrzymać. Nie, no przecież wystarczy, że mocniej rzucisz, odpada. Nie wiadomo. Odpada! Nie wiadomo, czy w moich perełkach... Wrzucaj ją normalnie tam, gdzie jej miejsce, teraz! Na pewno? Dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze, jak prawdziwy piłkarz, rzuć z autu. Z kopniaka myślałem, że dasz. Nie no, to noga by mi spadła. Cześć, to jest taki niebezpieczny kabelek. Niebezpieczny kabelek. Chujocie, pa, dawaj. Dobra. Dawaj, dawaj. O, jak ja padła! Nie! Nie, ona musi trochę poleżeć! Ile mam czasu? Musi, no musi troszeczkę się wyleżeć w tej wodzie, słuchaj. Daj mi ją uratować. Nie ma! Ej, patrz, idealnie klawiszami do dołu spadła, patrz na to! Ojo! Cały kabel tam zanurkował. Mogę? No daj jej, stary, popływać, ona pierwszy raz pływa w życiu. Ona ledwo oddycha, ja to słyszę. Biedna klawiatura. Ja cię kręcę, wiesz co? Dobra, daj, ja ją wyłowię. Na pewno? Tak.
Nie! Aaaa, top się! Ona tlen miała w sobie. Teraz mogę? Proszę, szybko. Dobra, teraz możesz, ratuj ją. Ale to już jest koniec. Ona pływa tam na dole, ja cię kręcę. Ja nie mogę. Oj, GG, biedna klawiatura. Okej. Ale nie wiadomo. Nie wiadomo? Jest klawisz jeden, bo... O, klawisz! Dwa klawisze się... Klawisz wyleciał, patrzcie. Patrzcie, dwa klawisze. Tam pływają sobie. Stary, tego, patrz. One po prostu chciały dłużej popływać. Ale widzisz tego, jak jest... O, masz go. Jeden, dobra. Drugi. I ja cię kręcę. Boże święty. Ratuj, klawiatura. Ratuj klawisze. Ratuj. Gdzie one są? Szybciej, mało czasu. Ej, ale stary, ta klawiatura wiesz, że już nie będzie działała. Będzie działać. No ona nie będzie działała. Ty się nie znasz. Nie Najwyższa technologia to jest. Co ty odwalasz? Trzeba Gosiu. Poczekać, jak ona wyschnie, ona będzie działać. Ty rozwalisz komputer, jak teraz podłączysz tą klawiaturę, wiesz. Dlatego idę ją dać na słoneczko. Ona sobie, kurde, mówiłem ci. No co, no chciała popływać tylko. Ty, ale w sumie, jeżeli ją tak zostawisz na słońcu, może ona naprawdę, wiesz, wytrzyma i będzie działała. No z kablem będzie chyba najgorzej, bo kabel... Uspokój. Kabel cały zanurkował. Cały kabel, nie. Widzieliście sami ludzie. On mi powiedział, że on przeżyje. Okej, okay, udało się. Ja jestem zadowolony, fest, ludy. Ja jestem... Jestem po prostu szczęśliwy. Najgorszy udało film w moim życiu. Wolę nagrywać Minecraft, a nie topić w jednej klawiatury. Nie no, gościu. Takie filmy mi się najbardziej podobają. To są najlepsze filmy na świecie. No co? O ile zakład? Dwie godziny i dajmy. Dwie godziny i będzie działała? Jak myślicie, czy będzie działała klawiatura paliona? Piszcie, jeżeli... piszcie w komentarzu. Nie mam komentarzy na głównym. Migowo piszcie. Słuchajcie, chciałbym, żeby były komentarze, no ale niestety YouTube nie chce, żebym miał komentarzy, więc nie ma komentarzy. No nie, YouTube mówi nie, nie ma komentarzy. A chciałbym sobie teraz poczytać wasze opinie. Czy klawiatura już się utopiła, czy jeszcze ja przeżyje? Wiesz, możesz zrobić ankietę, jeżeli się da. O, może, jak zapamiętam, to zrobię ankietę, okej. Okay. Zobaczymy. Zadzwonię. Zadzwonisz, przypomnisz. Dobra, słuchaj. Zadzwonię, ci przypomnę. Jeszcze dużo czasu zostało. Możesz albo mnie złapać, albo ja ciebie jeszcze wiele razy. Teraz pilnuj swojego iPhone'a. Uuuu, to słuchajcie. Nie dotykaj go lepiej, bo będziesz miał przykichane. Takie groźby nie do mnie, moi drodzy. Oj nie, słuchajcie. O, laptopa przywiozłeś, no przecież. To wiecie co, ja do końca dnia nie będę używał tego laptopa. Na wszelki wypadek, więc jakby co, to już tylko tak z góry mówię. Dobra, lecimy, zobaczymy co będzie kolejne. Dobra. Moi mili, najmilsi. Wiecie co się tam dzieje? Wojtek gra sobie właśnie na kompie. Nie wiem, w jakieś gry. I nie wiem co on trzyma. Także liczę na to, że właśnie będzie trzymał jakąś rzecz cenniejszą, bo ja sobie wrzuciłem swoją klawiaturę, to mi jest bardzo przykro. Suszy się tam gdzieś na dworze teraz i denerwuje mnie to, ale dobrze, okej. Idziemy tam do góry, oczywiście po cichu, bo nie wiem, czy ma te sławki założone, czy nie ma. I ogólnie ja robię strasznie długie przerwy, jeżeli chodzi o właśnie te wrzucanie rzeczy do basenu. Jakieś półtorej godziny temu Wojtek mi kazał coś wrzucić i właśnie chcę go tak znienacka zaatakować. Dlatego bądźmy teraz cicho i chodźmy. Teraz, ale musimy być mega cicho. Wziąć to! Co trzymasz? Do basenu! No chyba żartujesz. Jest! Wiedziałem, że grasz. Wiedziałem. Yeah. Wiem to na chwilę, żeby sprawdzić. Półtorej godziny czekałem na to, żeby to zrobić. Ja. Ale że serio mam rzucić? Dziękujemy. Pada? Dziękujemy. No ja cię kręcę, no ja sobie. Co ty grałeś? Patronika sobie gra. No rozwalają mnie przez ciebie, moja, no. To jest moja gra dzieciństwa. Ja cię kręcę, gościu. No i co, mam wrzucić Pazi? Pada, tak? Nie, wiesz co, oczywiście, znaczy powiedziałem wrzuć to wrzuć, tak? To nie musisz pytać. Dobra, w sensie no ten pad raczej nie jest ale jakiś... Ale wiesz co, ja czuję, że ta klawiatura i tak była droższa niż ten kurde twój padzik, także tak, nie podoba mi się to. No sam fakt, na czym ja teraz będę grał? Będziemy grali na klawiaturze, którą dopiero sobie kupimy. Przesrane, stary, no nie. Nie, Wojtku, spoko, no, dawaj klapy i idziemy ale sobie czemu, wrzucić jakby... piękne rzeczy do basenu idziemy wrzucać. Ja nie rozumiem, nie mogłem na przykład trzymać jakiegoś długopisu w ręce akurat. Czemu na przykład w tym momencie nic nie pisałem? Ale... Chciałem grać na padzie. No bo ja wbiłem wcześniej do pokoju i sprawić, żeby co robisz, tak no. Ja bezmyślnie bym tam nie wbił, żeby sprawić, co ty robisz. Ale skąd ty w ogóle wiedziałeś, że ja trzymam coś wartościowego? No co, jak
co, Wojtku? Klawiaturka. Ale patrz, ona już... Ożyj. Znaczy wysuszyła się niby, bo ty, no wiesz, da radę. Wysuszyła się praktycznie, trzeba będzie ją sprawić. Twój pędzik czeka na wrzucenie. Nie, ja nie mogę. No. O, a rynek, no Jezu, jakbym ciebie trzymał. Ej, stary, jakbyś go głaskał, to byś musiał go tam wrzucić. Nigdy w życiu mojego przyjaciela bym nie wrzucił. Nigdy, ja się położę. No to ja bym mógł, nie? Nie. Ja bym mógł. Nie, bo bym musiał powiedzieć, żebyś go wrzucił, ale nie powiem tego. A widzisz, on nie chce! On nie chce być wrzuconym! Koty są zdradliwe! Widzisz, on wiedział, że chcesz go wrzucić do basenu. No, rzuć to szczepem, no. A może mam inny pomysł, patrz, zrobię tak i normalnie przelec tak. Jak w filmach. No. Teraz może to wziąć. O. No nie no, żegnaj! Piękny padzie! Żegnaj! Zawrzuć tak, zrób kaczki tym padem. Kaczki? Kaczki. Rzucamy? Niech będą kaczki, no. Ja myślałem, że zrobiła kaczkę, ty! Tak to jest jakoś ten. Za bardzo kanciasty jest, ale było blisko. Ej, on stąd! On na samym dnie jest! Ja nie mogę czekać, idę. Ej, ale powiedz mi, stary, dlaczego klawiatura nie zatonęła? A, bo moja klawiatura jest z leciutki. A no pewnie tak, bo sobie leżała, no ale tak się siak, no lol! Ale twój pad to ma już deduwę. No on ma deduwę totalną, przecież tam na... Nie, dobra. Moja klawka była z lekkich diamentów robiona, wiesz, no, tam jest. Klawka. No ja chyba sobie już nim nie pograł. A da żady to wyłowić w ogóle, ty? Spróbuj. Nie wiem, dobra, zobaczymy. Akcja i reakcja. U, ja cię kręcę, dawaj, o! No nie mogę! Wojna! O, mam go! Masz? Masz. O kurde, siura na mnie! Siura na ciebie. Mamy. Jezu, ratowane. Żyje? No nie, do słoneczka, ja ci pozwalam. Do słoneczka? Tutaj, ja ci pozwalam w tym miejscu obok najpiękniejszej mojej ślicznotki. Ale daleko ten, bo jeszcze będzie, nie, o, na tym środku. No ale ty wiesz, że on już nie będzie działał, wiesz o tym. Nie no, ja swoją, moje dziecko chcę ratować, jak ty nie chcesz, no to możesz wyrzucić równie dobrze. Ale wiesz, co bardzo bym chciał zrobić, skoro nie działa? Nie, on będzie działał, możesz mi go oddać. No ale patrz, jak z niego woda się wylewa, zobacz. Ale możliwe. Widzisz to? Widzisz to? Wojtku. What the hell? Co to jest grane? Czemu ta woda tak z niego... Ale ty nie chcesz zrobić z tego nunchaku, proszę. Zobacz, to ma wodę w środku. Nie, nunchaku nie chcę zrobić, ale słuchaj, zrobię to, lepiej się od... O Boże, ja pierdzielę, poczekaj. Ale na mnie pryśnie, 100%. Dobra. Patrz, nie wyleciało. Ale z nim się nic nie stało. On nawet nie ma... On przeżył, lol. Mu się nic nie stało, dawaj sito. Ja chyba wiem, o co mu chodzi. On po prostu chce być w wodzie, on chce sobie pływać. Mu za gorąco. Dobra. Było na tym słońcu. Jest czarny, tak? No ale musimy to rozwalić, no skoro on już jest taki, no to trzeba go zniszczyć. On pierwszy raz spojrzał na taki basen, tak? O tu! Mam cię. Może w kierunku do wody nie rób tego, po prostu on widzi, że on bardzo lubi wodę. Dobra, to teraz tutaj mu dam. Tak, no dobra, no dawaj. O kurde! Ja myślałem, że się coś stało, ty tak krzyknąłeś. Patrz. Biedaczyno. Biedny. Aaaa! Żartowałem. Co jest grane? Myślałem, że prądzik. Nie, no pewnie, że widać, bo tutaj ma uszczerbek na zdrowiu. Smutne to jest. Widzowie, jak myślicie, czy tym padem da się jeszcze grać? Wydaje mi się... Tutaj trochę... Te gałki. Trochę te gałki już nie działają, ale słuchajcie, może jakby się tam postarać, może by to wyszło, słuchaj. O. Teraz chyba już bym nie pograł za bardzo. Może można spróbować, jeżeli chcesz, ale... Można spróbować. Boże, biedne części. Tylko tych przycisków tutaj nie ma, ale nadal są te... One pewnie po całym ogródku polatały. No to co, ludzie, no? Jeszcze raz, Jezu, ja już myślałem, że ty jeszcze raz tym tak rzucisz. To jest niebezpieczne. Dobra, ludzie, nie męczmy go już, tego pada. No, nie męczmy go, powiedziałem. Co ty znowu z nim robisz? Ja cię kręcę, uważaj, bo w szybę walnie. Co tu się dzieje? Ujo... Siła. Słuchajcie, to by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, oczywiście zostawiać łapeczki w górę, zasubskrybujcie ten kanał. No i trzymajcie się. Jak pofrunął, ile dajecie? Jak dajecie 10 na 10, ja daję 20 na 10. Więc... Dziękuję miło z twojej strony. Yo, dzięki bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Elo! Pu!